Za 300 metrów skręć w prawo. To. Za 300 metrów. Skręć w prawo. Później będziemy jechać w lewo. Tyle już tam dostrzegłem. To teraz wyjeżdżamy na drogę skąd? Nie wiem, na 75. A dzisiaj już 75 jechał. Nie, nie 75. 87. Za 600 metrów skręć w lewo. Teraz będziemy skręcać w lewo. Ulicę Starosądecką. Nie wiem gdzie my teraz. Chyba, że my to 7-5 do tego jechali, do Piwniczny. Do Piwniczny, no to jesteśmy na tej. I tu jest. Na tym. No, tutaj. Skręć w lewo. Łazie te. Włochowskie. Ulicę Starosądecką jedziemy, ale w jakiej miejscowości? Tego nie wiem, bo tu znowu jakaś droga wywiasy. No. Gdzieś jesteśmy pewnie pod Starym Sączem. Tak, gdzieś tu nie daleko. Skoro jedziemy ulicą Starosądecką, no, to tak będziemy go. Mamy 45 km do Krościenka. Do Cyplana. Zatrąbione, aby ino nie było brzegu powietrza. Czekaj, coś się tutaj. Tutaj jakaś miejscowość się będzie zaczynać. Kończy się co? Nawojowa. A wjechaliśmy z Nawojowej do Nowego Sącza. No to jak tak? To tak jakoś nas. Mieliśmy Sącza Nowego nie. Nie ruszać. Nie ruszać. Nie wiem, co to będzie. Droga jest najszybsza, jaka była ustawiona. Zobaczymy, gdzie my z tego Nowego Sącza. No podejrzewam, że jakimiś peryferyjnymi dzielnicami przejedziemy i z niego pewnie zaraz wyjedziemy. Sącz też jest duży, więc też wiesz, my go możemy gdzieś całkowicie na takiego brzeżak gdzieś tam, tam diapnąć, że nawet sobie nie zdajemy sprawy, nie? To dopiero jak się później mapę zobaczy, to zobaczysz, w którym miejscu myśmy byli w tym Nowym Sączu. No, psiaki. Ale jak ładnie idą właściwą stroną drogi, gdzieś po Igęsiego. No, czyli no. Na wsi chodzi. Wioski, żeby nie chodziło. Także niektórym by można było pokazać, jak się chodzi po drodze, żeby się od psów uczyli. Że się idzie lewą stroną Gęsiego. Łazy Biegonickie. Za 400 metrów skręć w lewo.
Skręć w lewo. Dobrze. Skręcam w lewo. No, to co on chciał? Nie tu skręciłem. No przecież w lewo skręciłem. Okazuje się, że to nie tu skręciłem. Pomylił się pan mówiący. Nie, ja mu źle skręciłem. Gdzieś tutaj dalej jest w lewo. Nie w tym miejscu powinienem. Tam powinienem pojechać. Mam w te 3,5 tony. Och, Boże. To nie powiedział drugi. Zjazd skręcił. Teraz jedzie i jedzie. O, tu wygląda na to, że tutaj miałem skręcić w lewo. A on już przemielił sobie trasę na tamtą drogę. Za 600 metrów skręć w lewo. Tu się coś gubi. Coś gubieje. Każe skręcić po to, żeby wygląda na to zawrócić. Tego nie będę skręcał w lewo, tylko chyba pojadę prosto. O, już przemierzył. Tak. Wszedł na swoją drogę. Tak. Prawo. Tam gdzie się pomyliłem, to byśmy stąd przyjechali. No właśnie. I co to za różnica? Może zaś nas prowadzi jakimiś cholera dziurami. Się nie wiedzie na górną drogę. Jest przed 6, a jest ciemno, jakby... No, jakby już cholera nie... Która godzina to? Ale za to widoki faktycznie są... Niesamowite. Prowadzi nas tak widokowo, że jeszcze... Za 200 metrów skręć w prawo. Jeszcze tak widokowo chyba nie jechałem. Skręć w prawo. Na końcu na dole. Jest za 30.
wybrzeżem pojęcia nie mam, gdzie jest. Za 300 metrów skręć w lewo. Widziałem, jak auto jechało. Z góry to jechało auto. Tak, tak, a było tak, widać. No, jeden za drugi. Skręć w lewo. Teraz wjeżdżamy w drogę 87. Krajową. Stary Sącz będziemy wjeżdżać. A po prawej mamy nowy. Boże, jaki tu ruch. Jak się z jednej skończy, to z drugiej cały czas jadą. Jeszcze skrzyżowanie na górce. Na rondzie drugi zjazd. No i teraz wjeżdżamy w Stary. Mijamy Poprad. Droga 87. Zjazd na rondzie. Tak, dobrze mówię, nie, pierwszy zjazd na rondzie. Na nowy targ. Nie, na drugim. Nawigacja na drugi pokazuje. Tu mijamy. Nowy targ był tu. Zjedź z ronda. A, bo pewnie obwodnicą byśmy pojechali, jakoś dookoła podejrzewam. A, rzeczywiście. No tak, to pewnie jedziemy... Teraz jedziemy za ronda. 34 do Krościenka mamy tutaj. Jechaliby z deszcz.